Panie prezesie, najtrudniejsza chwila w trakcie przygotowań do tego debiutu to? Najtrudniejsza chwila to była prezentacja dla analityków, czyli dla ludzi, którzy przyjechali z Londynu i z różnych miejsc na początku września i trzeba było zrobić dla nich prezentację. W wyniku tego powstały pierwsze raporty analityczne na temat giełdy, na temat GPW i one były takim, można powiedzieć, pierwszym fachowym źródłem oceny tego, czym jest giełda warszawska. To jest może taki aspekt tej transakcji, o którym się mniej będzie mówiło, ale dla mnie był to na pewno najtrudniejszy moment. Zaraz potem roadshow transakcyjne, czyli jeżdżenie po świecie, non-stop spotkania, że nawet trudne do policzenia i też oczywiście spotkania z wymagającymi bardzo rozmówcami, którzy drążyli na temat różnych kwestii już bardzo szczegółowych często, które dotyczą naszego rynku kapitałowego, naszej gospodarki, giełdy samej, ale w ogóle cała transakcja, całe to przedsięwzięcie wyjątkowe, bo też i sprzedawanie giełdy papierów wartościowych to jest coś rzadkiego, nawet dla bankierów inwestycyjnych, nawet dla funduszy wyspecjalizowanych w instytucjach finansowych to jest jednak rarytas, giełda papierów wartościowych, więc każdy do tego podchodził z taką, można powiedzieć, nadzwyczajną uwagą. A proszę powiedzieć, w trakcie tego objazdu po świecie, który Państwo odbyliście, największe rozczarowanie. Co było takim największym rozczarowaniem podczas tych spotkań z inwestorami? Nie było właściwie rozczarowania. Same raczej bardzo pozytywne i miłe rozczarowania. Na przykład obawiałem się, że to będzie monotonne. Nie było. Każda rozmowa, każde spotkanie bardzo indywidualne. Obawiałem się, że spotkamy się z jakąś ignorancją, czy może z jakimiś złośliwostkami, o co łatwo wtedy, kiedy ludzie po prostu nie mają dostatecznej wiedzy. Ale tak też nie było, bo wszyscy właściwie nasi rozmówcy byli przygotowani do tych spotkań i to nasze equity story znali bardzo dobrze. Dlatego też były trudne te spotkania, bo one dotyczyły naprawdę takich, bardzo merytorycznych i często niezmiernie szczegółowych kwestii. To nie było takie ogólne opowiadanie o tym, czym jest giełda papierów wartościowych w Warszawie. Było trochę ogólnych rzeczy, ale one dotyczyły raczej stanu polskiej gospodarki, perspektyw jej rozwoju, no bo to dla nich też było bardzo istotne, bo wiadomo, że wartość giełdy jest z tym dość ściśle skorelowana. A największy sukces, co Pana miło zaskoczyło podczas tej podróży? Największy sukces to znaczy sukces, takie poczucie zadowolenia, że kondycyjnie to wytrzymaliśmy wszystko i to w bardzo dobrym stanie się to zakończyło. To znaczy nie tylko żyliśmy po zakończeniu tego roadshow, ale nawet w wyśmienitych humorach. Panie prezesie, kurs otwarcia bardzo wysoki, przebitka ponad 20%. Jest Pan zadowolony z tego wyniku? Ja naprawdę, tak jak nigdy się nie koncentrowałem na tym, jaki jest kurs spółek innych debiutujących, tak samo. No tu oczywiście była pewna emocja dodatkowa, specjalna, ale wydaje mi się, że ważniejsze nawet jest to, że są bardzo wysokie obroty, że prawdopodobnie jest bardzo zróżnicowana strona kupująca, że prawdopodobnie kupują również inwestorzy indywidualni nasze akcje, że te obroty są bardzo wysokie, a trzeba pamiętać, że my nie jesteśmy takim gigantem, jeśli chodzi o kapitalizację, jak PZU, Tauron czy PGE. To, co się dzieje, a więc ta dobra wycena i te obroty, moim zdaniem jest to po prostu odzwierciedlenie tego, jak to wyglądało w czasie IPO. A więc to gigantyczne zainteresowanie i popyt ze strony inwestorów zagranicznych, to wielkie zainteresowanie ze strony polskich instytucji, no i wreszcie to fantastyczne zupełnie, ta fantastyczna popularność tej oferty wśród inwestorów indywidualnych. Nie zawsze tak jest, wiemy to przecież, że to, co się dzieje w IPO, jest tak ładnie przekładane na to, co się dzieje już na rynku wtórnym, w obrocie giełdowym, ale w tym przypadku to moim zdaniem jest to po prostu modelowe. No właśnie, ale wysoki kurs na początku, w debiucie. Jak spodziewa się Pan, jak on będzie się dalej zachowywał? Czy będą dalsze wzrosty, czy może teraz będzie jakaś taka stagnacja tego kursu? Ten kurs nakłada na nas oczywiście pewne zobowiązanie, ale my mamy tyle różnych zobowiązań
jak przede wszystkim to, które mamy wobec tych tysięcy, dziesiątków tysięcy, czy niemalże setek tysięcy indywidualnych akcjonariuszy, że nas to nie przeraża i spróbujemy sobie z tym poradzić. Transakcja IPO już za Panem, patrząc już troszeczkę z perspektywy czasu, mógł Pan coś zrobić lepiej? Jakieś takie wnioski Panu przychodzą do głowy po tym debiucie? Transakcja IPO to są głównie decyzje ministra Skarbu Państwa. To jest w ogóle wybór pewnej strategii prywatyzacji giełdy, która należała do ministra i do rządu. Jestem bardzo zadowolony z tego, że ta strategia i wybór tej właśnie metody prywatyzacji tak bardzo dobrze jest spójny ze strategią biznesową GPW. I jestem szalenie zadowolony z tego, że konkretne efekty tej transakcji, konkretne efekty tej oferty publicznej właśnie tak wyglądają, że mamy bardzo wielu nowych akcjonariuszy, którzy mają zdolność wspomagania naszego rozwoju i oni mają wiedzę już, mają pewne przekonanie co do polskiego rynku, nie tylko co do akcji GPW, ale co do wszystkich innych instrumentów, które my notujemy. To jest szalenie istotne, o to chodziło w tej właśnie prywatyzacji. Panie prezesie, już ostatnie pytanie na sam koniec. Nasi czytelnicy w akcji Inwestor zadali panu pytania przed debiutem. Jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czy mogą liczyć na te odpowiedzi? Będziemy komunikować się z inwestorami indywidualnymi, respektując to, że jesteśmy spółką giełdową. Bardzo proszę również o wyrozumiałość, ale najpierw rygory procesu IPO, teraz rygory spółki giełdowej będą oczywiście w jakiś sposób profilowały tę naszą komunikację, ale zapewniam, że z drugiej strony, że inwestorzy indywidualni to jest to, co ja naprawdę uważam za kolosalną siłę rozwojową naszego rynku i będziemy o tę grupę inwestorów dbać szczególnie.